Cześć, witam wszystkich. Jest mi niezmiernie miło wystąpić tutaj. Mam nadzieję, że informacje, które przekażę, będą ciekawe i pomocne. Natomiast, żebym się upewnił w tym, co dokładnie powiedzieć, oczywiście jestem przygotowany, ale mogę nieznacznie troszkę coś zmienić. Chciałbym zapytać Was, kto z Was, taką krótką ankietę, kto z Was produkcyjnie napisał przynajmniej jeden pipeline? Okej, no myślę, że to jest, szacuję, że więcej niż połowa, okej. A kto się zajmuje tym na co dzień? Dobra, 3%. Dobra, okej. To zrobię tak, jak było w planie. Okej, to już po tej zapowiedzi myślę, że niewiele muszę dodawać. Przypomnę tylko, że system Ready jest systemem dla firm, służy do zarządzania dokumentami, zarządzania informacjami, zarządzania ludźmi, po prostu pracy. Zastępuje wiele różnych aplikacji, które firmy wykorzystują. Także zadanie, które przyjęliśmy na siebie jakieś już kilkanaście lat temu, bo wtedy już pierwsze idee się pojawiły, no jest bardzo duże. Ostatnio od 2-3 lat współpracujemy z firmą Sage, obecnie Symfonia, i wydajemy też dość duży produkt pod tak zwanym white labelem, czyli Symfonia Obieg Dokumentów System. I oprócz tego dochowaliśmy się sporej grupy zadowolonych klientów, w tym również wielu takich znanych i uznanych, którzy, no i zresztą wszyscy klienci oczekują od nas nie tylko fajnej idei, tylko też dobrej jakości. No i jak każdy tutaj zgromadzony wie, że to nie tak łatwo coś wymyśleć i napisać, tylko później utrzymać to w długim terminie i zapewnić, żeby to było niezawodne, nie jest tak łatwo. Nasza infrastruktura, na której działa Symfonia Obieg Dokumentów, czyli ten z największych naszych systemów chmurowych, jest na Amazonie, wykorzystuje, nie jest to cloud native, czyli tutaj no nie do końca, tu jeszcze to jest przed nami, ponieważ system gdzieś dziedziczy z tego, co już żeśmy wiele lat temu napisali. Jest to taki modularny monolit, ale samo to, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu na rynku, jednym z liderów, to dowodzi tego, że to jest całkiem nieźle napisane, również pod względem inżynierskim. A sam AWS zapewnia nam skalowalność i rozwiązuje wiele z tym związanych problemów. Natomiast problem, jaki się pojawia właśnie, no nie tylko u nas, no w zasadzie we wszystkich firmach, to jest właśnie jak to utrzymać, i nasz proces, który w ostatnich 2 latach można było zaobserwować, to można by nazwać continuous fuck up proces. Niestety idee dobre, ponieważ udostępniliśmy platformę low-code, która pozwala na dosyć fajne, zwinne tworzenie aplikacji właśnie biznesowych, i stworzyliśmy nawet dział aplikacji, który po prostu zajmował się tworzeniem takich aplikacji. I sama idea była super, bo byli naprawdę w stanie bardzo dużo dostarczać, bardzo szybko. Natomiast, no i oczywiście posługiwaliśmy się tam, jest dział testów, który bardzo dokładnie sprawdzał tą produkcję. Również na życzenie jakby klientów, którzy byli przyzwyczajeni w tamtym kanale do tego, że no, tak jest w oprogramowaniu biznesowym, że klienci oczekują najlepiej, żeby w ogóle nie było aktualizacji, a jak już one są, to najlepiej tam, nie wiem, raz na rok albo raz na pół roku, i koniecznie, żeby to było jeszcze jakaś notatka wielka do wydania, żeby to był taki proces no, bardzo zorganizowany i cykliczny. No i my też do tego, żeśmy się dopasowali, tworzyliśmy takie właśnie miesięczne, bo tak mniej więcej wyszło, sprinty, które po prostu zaczęły się nakładać na siebie, czyli gdzieś mniej więcej po 3 tygodniach developmentu
komponenty, które trafiały do testowania, no jak wszystko przechodziło ok, no to powiedzmy jakoś żeśmy się wyrabiali, ale jeżeli były jakiekolwiek powroty, no to w tym momencie programiści no już zderzali się z kilkoma branchami, musieli tam wracać, mylili się w tym wszystkim, no i oczywiście później już brakowało czasu, oczywiście biznes no naciskał na to, żeby to już był termin i tak dalej. No i niekończące się długie nocne upgrade'y, no bo jeżeli upgrade zawiera na przykład 100 zmian, w sensie takich ticketów, które jeszcze no, przekładają się na jakieś powiedzmy 100 merge requestów, no to jest olbrzymia porcja kodu, który oczywiście może mieć w sobie jakieś różne no, niespodzianki i przy przenoszeniu tego kodu na poszczególne etapy stagingu, no niestety zdarzało się, że DevOps musiał poprawiać coś, nie mając też powiedzmy oprzyrządowania odpowiedniego do automatyzacji tego deploya, no to po prostu czasem coś poprawiał na powiedzmy tam drugim poziomie stagingu, ale już na produkcji o tym zapomniał. No i efekt oczywiście błędy, no i po takim deployu na kolejny dzień zdarzało się, że po prostu support był zalewany zgłoszeniami. Przy dużej skali, mając już 100, 500, 1000 klientów, no to robi się naprawdę duże liczby i no, tak nie może być. No i zastanawialiśmy się, co poszło nie tak. Tutaj trochę czujemy się tacy winni, tacy trochę do kitu, bo nie jesteśmy cloud native, nie jesteśmy tacy fajni, jak teraz nowe frameworki czy nowe systemy, które wyrosły. No i nie mamy tutaj powiedzmy procesu odpowiedniego testowania, który lub w ogóle pisania, które obecnie frameworki zapewniają. Natomiast no, znowu zderzając się z tym od strony użytkowników, którzy po prostu uwielbiają nasz system, przynajmniej jacyś z nich, wielu, no to nadal chcieliśmy jednak, że to kontynuować. I, no i zastanawiałem się, czy jest też jakiś jeden element, od którego powinniśmy, który mógłby rozwiązać najwięcej problemów. No bo tak często jest, że jeden lub kilka elementów rozwiązuje wiele właśnie problemów. No i tutaj jest takim, można powiedzieć, ciekawym insightem pozyskałem z tej książki, Projekt Phoenix. Czy ktoś z Was ją zna? Świetna książka, polecam. Tutaj zgodnie z rekomendacją CEO firmy Red Hat. Jest to Projekt Phoenix, to lektura obowiązkowa dla kierowników jednostek biznesowych i informatycznych, którzy zmagają się z rosnącą złożonością funkcjonowania działów IT. Naprawdę świetna książka, świetnie się ją czyta. I w niej właśnie ona opisuje taki problem batch size, czyli produkcji w toku. Jeżeli ktoś z Was był na MBA-u, no to tam też się mówi o tym, ale w kontekście produkcji w fabrykach. Po prostu Toyota była takim pierwszą, najbardziej znaną fabryką, która wdrożyła właśnie metody lean, czyli takiego zwinnej produkcji. I świetnie tam opisuje właśnie tutaj autor historię, co się dzieje, jeżeli ta produkcja w toku jest zwiększana. No i to się dzieje, czyli po prostu zaczyna poszczególnie gniazda, czyli tu widzimy gniazda produkcyjne, w oprogramowaniu jest podobnie, tak? Też kod przechodzi przez różne miejsca. Poszczególne gniazda zaczynają nie wyrabiać się jakby z zadaniami, więc te powiedzmy komponenty, te półprodukty zaczynają oczekiwać i zalegać. Podobnie się dzieje z końcowymi produktami, które są gotowe, ale nie są wydane. One znowu zalegają jakiś magazyn i zaczynają tworzyć problem. I całość jakby tego czasu i tych problemów związanych z właśnie samą produkcją w toku okazuje się, że jest niezmiernie istotna również właśnie w oprogramowaniu i generuje mnóstwo, jest źródłem mnóstwa problemów. Myśmy się właśnie z tym dokładnie zderzali. To jest wykres tiketów załatwianych i wpływających, u góry są otwierane, czerwona to jest załatwiane i fioletowe to jest to, co zostaje w backlogu po każdym roku.
No i tu widać, że jeżeli każdego roku zostaje nam tam 500, 700 czy 800 w ostatnim roku, no to razem no to jest 4275. No olbrzymi backlog, ale jak to, no to wydaje się, że rozwiązaniem jest przyspieszenie produkcji, tak, to zatrudnijmy więcej ludzi, może jeżeli się biznes zepnie, tak, no obciążmy jeszcze tych ludzi, zepnijmy się, zróbmy lepiej, tak, jak w startupie, jak w Tesli, tak, że pracujmy 24 na dobę. No ale to tak nie działa, wiemy. No dodatkowo jeszcze dochodzą te nieplanowane zadania, czyli związane czy z długiem technologicznym, czy po prostu z taką entropią naturalną. Zawsze coś trzeba poprawić. No i to, że mamy też tak szeroki system, to też powoduje, że użytkownicy no, zgłaszają mnóstwo rzeczy, których trudno sobie na etapie projektowania systemu wyobrazić. I wszyscy wiemy, bo jesteśmy praktykami, wiemy, że po prostu tak jest. I zanim powiem, co żeśmy z tym zrobili, mały konkurs, pytanie, proszę się zgłosić, kto pierwszy, ten wygra tą książkę. Jak nazywa się ten system operacyjny? Jak? Nie. Nie, nie, dobra, podpowiedź. No, ciepło, ale to nie jest nazwa. Dobra, kto powiedział Star Trek? Okej, okay, no, system nazywa się Elkars, ale książeczka wędruje do ciebie. Podejdziesz? Mi się to... Dzięki. Brawa. Okej, okay. Oczywiście to jest fikcyjny system operacyjny, który steruje całym statkiem kosmicznym właśnie w filmie Star Trek, czyli na statku Enterprise. No ale to był taki przerywnik. Wracając do prezentacji, no więc pytanie, czy jak zwiększyć tą właśnie przepustowość systemu, czyli ten czas produkcji. No okazuje się, że całkiem niezłą, znaczy w zasadzie musieliśmy to zrobić i tak to było intuicyjnie do podjęcia, że musieliśmy po prostu zwolnić tempo zmian. Czyli nieważne co biznes, co użytkownicy mówią, stwierdziliśmy, że nie, kolejny upgrade, który kończy się fuck-upem, nie może się już wydarzyć, po prostu. I stwierdziliśmy, że do czasu, kiedy nie opracujemy właśnie, nie udoskonalimy narzędzi, nie zautomatyzujemy dostarczania, nie będziemy robić żadnych nowych ticketów, żadnych feature'ów, tylko ewentualnie jakieś bugi, a najlepiej tylko jakieś criticale. No oprócz tego wydevelopujemy narzędzia właśnie do testowania, wydevelopujemy narzędzia do dostarczania, do automatyzacji też zarządzania infrastrukturą, że po prostu to musimy przeprowadzić. No i wykorzystaliśmy do tego GitLaba. Mieliśmy tutaj sporo dyskusji, tym bardziej, że byliśmy na PHP-konie jakieś 2 lata temu czy 3 lata temu i uczestniczyłem sam również z kolegami w warsztacie Badiego. Jest nadal bardzo system właśnie taki DevOpsowy. GitLab w porównaniu wtedy, 2 lata temu, wcale taki jeszcze nie był jak dzisiaj. Natomiast to była świetna decyzja, tutaj nasz CTO właśnie nalegał na to, że jednak i koledzy, a ja zawsze się słucham zespołu, to po prostu postawiliśmy na ten GitLab. No i to była mega dobra decyzja, bo to jest świetne środowisko, świetnie się rozwija, praktycznie zapewnia realizację wszystkich właśnie tych kluczowych praktyk, które DevOps obejmuje i to w naprawdę fajny sposób. I też nie jest trudne i zaraz się o tym spróbujemy przekonać. Spróbujemy na live'ie właśnie utworzyć taki pipeline. Oczywiście połowa sali w tym momencie będzie się nudzić, ale mam nadzieję, że to zajmie jakieś, nie wiem, 7 minut, więc może jakoś wytrzymacie. Ale z kolei myślę, że ci, którzy tego nie robili, no to zobaczą, że to jest naprawdę proste i no i że ten próg wejścia tu wcale nie jest wysoki. I w tym celu tak, utworzymy sobie projekt w GitLabie.
utworzymy instancję EC2 na AWS-ie, wygenerujemy klucze, które są niezbędne do tego, żeby ten pipeline automatycznie coś mógł robić i te klucze zdeponujemy w GitLabie. Napiszemy bardzo prosty, kilkulinijkowy pipeline, który jednak coś będzie robił sensownego, czyli będzie dostarczał za pomocą SCP kod strony na serwer, no i uruchomimy to i zobaczymy, jak ten pipeline wygląda. Czyli czas start. Dobra, to jest taki challenge accepted. Dobra. Aha, to jest trudne, bo ja tu nie widzę tak. Dobra, to czas stop. Proszę. Dobra. Halo, halo, tak, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, czy to działa. Tak jest zawsze. Okej, okay, więc tak, jesteśmy w GitLabie, mamy listę projektów, tworzymy sobie nowy projekt. Ten Wi-Fi tu jest trochę wolniejszy. Użyję template'u, żeby już tam mieć parę plików. Wezmę taki plain text. To wiem, że konferencja jest PHP, ale ja kocham PHP, więc nie muszę tego już udowadniać. Dobra, to będzie 7 albo 8, będzie tak lepiej. Okej, okay. Dobra. Dobra, tworzymy projekt. Następnie w tym projekcie, znaczy na razie jeszcze tutaj pokażę tylko, że jest kilka plików standardowo, jakiś indeks HTML, natomiast no, nie mamy jeszcze żadnych pipeline'ów, natomiast jest taki plik w głównym katalogu projektu, właśnie YAML, czyli GitLab CI, i tu jest definicja tego pipeline'a. On w tej chwili nic nie robi, natomiast on już działa, czyli w momencie, jeżeli my teraz w kodzie tutaj pliku coś sobie dodamy, tak, to w tym momencie po utworzeniu commita oczywiście utworzy się merge request i po zmerdżowaniu tego merge requesta, nie będziemy robić code review, wybaczcie, ale widać, że jest pipeline, tak? Jest tutaj na liście CI/CD pipelines, pipeline, który działa, jest running w stanie, jak klikniemy sobie, to widzimy, co on robi, ale no, on nic nie robi. Bo, znaczy mówi, że nic nie robi, ale de facto wykonuje komendy, więc działa. Czyli tą część jakby startowo mamy. Teraz sobie zlaunchujemy instancję EC2, czyli zrobimy tutaj też PHP con 8. Użyjemy templatki oczywiście Debian, bo to mój ulubiony system, poza PLD, którego już nie ma, no ale dobra. Utworzymy klucze. OK. I jeszcze ważna rzecz, zaznaczymy, żeby były dostępy z internetu. I uruchamiamy. OK, instalacja już powinna tutaj działać. Ja jeszcze pozamykam te zakładki. Jest Hello World, znaczy to nie, to poprzednie. To jest nasza PHP con 8. No i tu teoretycznie powinniśmy już mieć instancję. Nie działa, bo nie ma HTTPS-a, no i w ogóle nie ma Apache'a. Więc może inaczej, pierwsze się tam jeszcze zalogujmy.
OK. Czyli idziemy do konsoli i teraz tak, łączymy się. Łączymy się po tym kluczu Jacek 8 na ten adres. Oj. O, kurczę. To przynajmniej wiem, że jest tak jak zawsze. I skończy się dobrze. Dobra. Proszę naszych DevOpsów o wyłączenie VPN-a. Okej, dobra, lecimy dalej. Tutaj używamy naszego tego adresu. Tak, nie połączyliśmy się jeszcze, musimy tu zmienić uprawnienia. Jesteśmy i teraz zainstalujemy, no moglibyśmy to zrobić oczywiście za pomocą Ansible czy Terraform, ale no, na to już czasu na pewno byśmy nie zmieścili się. Jak z czasem? Ile mamy? Dobra, to instalujemy Apache. Okej. I jeszcze user dir. Żeby mieć katalog, a jeszcze tu restart. Dobra, i teraz sprawdzamy, czy tu już pod tym adresem coś nam się tu uruchamia. Aha, tu mamy. Nie ma. Nie, nie. Jest. OK. I jeszcze sprawdzimy. No, znaczy w tym user dirze jeszcze nic nie ma, więc. Ale stronę Apache mamy. Więc teraz w zasadzie tak. Mamy skonfigurowanego serwer. Mamy. Teraz wracamy do GitLaba i jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Musimy klucz wrzucić do GitLaba, czyli robimy. Tak. I teraz pokażę to, czyli idziemy do settings CI/CD tego projektu, w sekcji variables dodajemy zmienną. O, tu musi być enter i type file, aby została podmieniona tam jako zmienna ścieżka, a nie tekst, dodajemy. I teraz jeszcze drugą rzecz sobie robimy, mianowicie, dobra, zmienię te hasła. Okej. I teraz idziemy do naszego pipeline'a i właśnie wpiszemy w nim te dwie sekcje, czyli przede wszystkim taką część, to można znaleźć w jakichś tutorialach początkowych, jest to, ponieważ każdy proces odbywa się w ten, każdy job pipeline'a, czyli ta,
to zadanie wykonuje się w Dockerze, więc my musimy też skonfigurować tego Dockera tak, aby tam no, zadziało się to, co później ewentualnie my sobie w konsoli testujemy, więc to wszystko trzeba wcześniej dostarczyć. Oczywiście są do tego różne schematy i tak dalej, także nie trzeba wszystkiego robić, wymyślać samodzielnie. No i tutaj już zamiast nothing to do sobie wkleimy polecenie SCP, skopiujemy sobie ten IPIC, reszta nam powinna zostać standardowo, czyli de facto w tej chwili wysyłamy katalog public do public HTML na serwerze. Nie ma błędu? Chyba nie. OK. Komitujemy. OK. Tu jest taka zasada, że po zmianie pipeline'a on się nam powinien ponownie uruchomić. No i widzimy, że jest w stanie running. Jak klikniemy na ten przycisk, to wchodzimy już do widoku tego pipeline'a. Tu jest tylko jeden job, ale jeżeli ich jest więcej, to bardzo fajnie to można to wyświetlić, widać zależności między nimi, a po wejściu jeszcze bardziej w szczegóły widzimy po prostu w konsoli wszystkie polecenia, które się wykonały i widać na to z tego, że to się wykonało, więc sprawdzamy teraz naszą stronkę i teraz już spróbujemy admin. Nie ma, ale wiem, co jeszcze może być. Jeszcze raz się tutaj podłączymy. Wie ktoś, co nie działa? Nie. To będzie. Jest. OK. I teraz widać, że tą stronę dostarczył pipeline. No i normalnie, jeżeli sobie zmieniamy teraz na przykład już powiedzmy tą robotę DevOpsa, żeśmy wykonali i wracamy do tej roboty, do pracy programisty, czyli po prostu modyfikujemy pliki, to w momencie po zmianie powiedzmy po prostu plików do ustalenia, jakie to są zdarzenia. Ten pipeline się będzie po prostu automatycznie uruchamiał i dostarczał nam zmiany, czyli ja teraz merge'uję merge request, mogę sobie przejść do pipelines, powinienem mieć kolejną instancję tego pipeline'a. I widać, że tutaj to się dzieje. Sprawdzamy. Jest dostarczone. OK, nie wiem, ile czasu nam zostało, ale to świetnie, no to akurat idealnie. Dobra, to tu przeskakujemy i wracamy do prezentacji. Ten diagram, ten schemat wszyscy znają i nie będę go omawiał. Natomiast pokażę schemat, a w zasadzie 8 takich praktyk, które są opisane w tej książce. To jest druga książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Mam ją po angielsku, pierwszy raz ją widzę po polsku, ale jest naprawdę świetna, bardzo fajna. Stała się też standardem. Wspominana jest, między innymi cytowana jest w raportach State of DevOps. No i w ogóle dużo rzeczy się zadziało fajnych i krótko powiem o tym, proszę? Aha, właśnie, nie powiedziałem, accelerate, przyspieszenie. Po pierwsze, to jest, znaczy cała książka opisuje bardzo fajnie metryki, jakie należy używać i jakie są praktyki potrzebne do tego, żeby ten DevOps zafunkcjonował w organizacjach technologicznych. Natomiast jakby, no powiedzmy, w podsumowaniu jest takie clue, czyli 8 punktów, które jakby realizując zapewnimy tą właśnie, tą praktykę i kulturę DevOps.
Pierwsza to jest oczywista, ale tutaj nie jest kwestia, żeby stosować system kontroli wersji, tylko żeby do wszystkiego stosować system kontroli wersji, czyli również do kodu, do konfiguracji, do infrastruktury. Druga to automatyzacja deploy, żeby właśnie nie działo się tak, że te poszczególne kroki są wykonywane manualnie. Trzecia to jest automatyzacja testów, no to jest też oczywiste, nie trzeba tego omawiać. Natomiast czwarty punkt, no właśnie to jest już osiągnięcie tego continuous integration, o którym dużo się słyszy. No i polega na tym, aby regularnie zatwierdzać kod i automatycznie uruchamiać sekwencje właśnie testów regresji, aby zapewnić stabilność tego kodu, który komitujemy. Piąta technika będzie też omawiana przez za chwilę, myślę chyba, że o 11:15 jest też o trunk-based development wykład. Natomiast no, w skrócie można powiedzieć, że polega na tym, aby nie utrzymywać długich branczy otwartych. No w takim skrajnym jakby przypadku, no to w ogóle się utrzymuje branczy, ale powiedzmy, że tutaj autorzy mówią, że jeżeli utrzymujemy maksymalnie 3 otwarte branche, to jest jeszcze ok. Natomiast ważne jest, żeby unikać takich długich okresów, kiedy ten branch żyje, należy pracę planować tak atomowo, rozbijając je na małe kawałki. One mogą być dostarczane na produkcję, to nie przeszkadza, bo na przykład jeżeli sobie podzielimy pracę, że nie wiem, jednym skryptem instalujemy tam na przykład jakąś, nie wiem, tabelę, to ona sobie może być, ona nie przeszkadza, że jeszcze nie będzie dostarczony kod, który ją używa, ale ta część pracy będzie zakończona, dostarczona, przetestowana. I na tym też to polega, żeby właśnie takimi małymi kawałkami właśnie dostarczać. Kolejna, szósta praktyka to zarządzanie danymi testowymi. No, są frameworki, które to mają już, czyli jest mechanizm na przykład fixtures czy innych takich mechanizmów, które właśnie tak jak w naszym systemie, który jest bardzo złożony, ma złożoną logikę, to nie wystarczy w nim napisać testów unitowych, bo bardzo dużo zależy od samych danych, które ten system przetwarza i one mają, no ciężko by je było napisać wszystkie, nie wiem, zadeklarować w tablicach czy w jakichś innych strukturach. Tutaj bardzo przydaje się, że nawet użyjemy bazy, to nie jest grzech. Oczywiście no, można to nad tym dyskutować, ale taki mechanizm właśnie fiksturowania, czyli tworzenia, zarządzania danymi, które odpowiadają rzeczywistym przypadkom, które później w poszczególnych use case'ach użytkownicy mają, jest bardzo ważne, bo to stanowi później o jakości w momencie wprowadzania zmian. Kolejna zasada jest bardzo trudna do realizacji. I tutaj ja nie deklaruję jeszcze tego, że w pełni ją stosujemy. Niemniej no, poprzez różne praktyki, czy też jakieś no, właśnie czasowe audyty, gdzieś ta świadomość utrzymywania bezpieczeństwa, mechanizmów bezpieczeństwa od razu w trakcie kodowania jest bardzo ważna. Jeżeli osiągamy pewną skalę, to później będzie za późno na to, żeby wprowadzić ileś aspektów tego bezpieczeństwa już na działającym dużym systemie. No i ostatnia to już jest taka, powiedzmy, DevOpsowa nirwana. Różnie była nazywana, tutaj akurat przez autorów jest nazywana jako Continuous Delivery właśnie, nie Continuous Deployment, ale polega na tym jednym zdaniu, że praktykując Continuous Delivery zespół przedkłada działający kod ponad tworzenie nowych funkcji. I to jest zasada, którą ja również zacząłem wyznawać, chociaż jako przedstawiciel, powiedzmy, zarządu, no nie jest to w interesie, powiedzmy, firmy, tak, w sensie takim krótkofalowym, ale długofalowo jest to bardzo ważne i właśnie, że jakość jest o wiele ważniejsza od, czyli nie liczba funkcji, tylko właśnie stabilność tych funkcji jest dużo ważniejsza. I w zasadzie te 8 praktyk nam wyczerpuje nam wszystkie aspekty DevOps. Natomiast tu jeszcze mam też tą książkę do wygrania. Może będzie prostszy konkurs. Tu, nie wiem czy widzicie, ale na dole są przyciski, są dwa przyciski, widać je?
Okej, okay, za chwilę pojawi się okno dialogowe z pewnego systemu chmurowego z pytaniem, które to okno się pojawia po kliknięciu wyloguj. Czyli chcemy się wylogować i teraz co mamy kliknąć, aby się wylogować? Ręka do góry. Muszę sprawdzić. Tak, czy chcesz, aby cię nie wylogować? Jak? Kliknęliśmy wyloguj, więc zakładam, że ze względu na zasady bezpieczeństwa chcemy się wylogować. Dobra była odpowiedź. Nie. Brawa i książka. No, okej. Okay. Czyli jednak zgadywałeś. Dobrze. I ostatnie minutki poświęcę na to. Nie wiem, jakie stosujecie wskaźniki do powiedzmy mierzenia tego procesu DevOps. Natomiast właśnie autorzy Accelerate nie stosują i wręcz odradzają stosowanie takich wskaźników ilościowych, które są nastawione na powiedzmy jakby wynik, a nie efekt. Czyli na przykład liczba linii kodu, liczba ticketów, czy nawet dla działu testów liczba błędów wykrytych, czy właśnie może nie na produkcji, ale wcześniej, czy dla DevOps, nie wiem, liczba awarii i tak dalej. To zawsze doprowadzi do konfliktów, jakby posługiwanie się takimi wskaźnikami i to nie ja to wymyślam, tylko powiedzmy cytuję autorów, ale sam to też również obserwuję, chociaż tak nigdy nie stosowaliśmy takich powiedzmy jakiś systemu motywacyjnego w oparciu o to. Natomiast co myślę, że możemy wprowadzać i de facto wprowadzamy, to są wskaźniki właśnie zalecane przez Accelerated Metrics. Pierwsza to jest deployment frequency, czyli jak często, ile mamy deployów na przykład na dzień. Drugi, change lead time, tu pokażę to może na wykresie. Od merge requesta, w zasadzie to jest po tym jak programista kończy pracę, komituje, no, czy to jest merge request, czy to jest, nie wiem, zamknięcie tego merge requesta, to jest powiedzmy do ustalenia, ale mniej więcej chodzi o to, że po zakończeniu tej fazy produkcji mierzymy czas do momentu dostarczenia na produkcję, czyli do deploya. To jest ten właśnie change lead time. Trzeci to jest change failure rate, czyli w jakim procent tych deployów doprowadził do błędu, który później trzeba po prostu naprawić, czyli jakiś zrobić fix forward czy wycofać. No i ostatni time to recovery, czyli też tak jak tu widzimy, od wykrycia incydentu na produkcji do rozwiązania tego incydentu. I te cztery metryki zostały jakby nimi przepytane, zaudytowane mnóstwo organizacji technologicznych i autorzy tutaj podzielili to na właśnie takich trzech high performance, medium i low performance i określili, jakie właśnie są te czasy. No i okazuje się, że no na przykład właśnie dobre organizacje no dostarczają wręcz na bieżąco, tak? Natomiast no myśmy się mieścili poniżej low performerów, bo jeżeli robiliśmy to raz na dwa miesiące na przykład, taką dostawę, no to wiadomo, gdzie byliśmy. No i ten lead time też niestety był bardzo długi ze względu na te wycofania, na to wszystko, co się dzieje. My obecnie, znaczy w ogóle polecam, jest mnóstwo, nawet powstały systemy, które służą po prostu do mierzenia tych metryk. Myśmy zrobili to u siebie w systemie i mogę to też pokazać, czyli pokażę, jak wyglądają te metryki w praktyce.
No i doszliśmy tutaj do już całkiem niezłych wyników. Oczywiście wprowadziliśmy w GitLabie mnóstwo funkcjonalności, mnóstwo pipeline'ów, wprowadziliśmy monitoring, więc jakby no bardzo dużo praktyk DevOps zostało wprowadzonych i po prostu działa. Ale właśnie system nie działa. To nie jest system w chmurze, to jest nasz on-premise, więc... Okej. Dobra, na szczęście byłem przygotowany, więc posłużę się tym wykresem. No widać z jakiego czasu tego lead time for changes, ilu godzin żeśmy zjechali do naprawdę całkiem przyzwoitych wyników. No nad niektórymi jeszcze musimy popracować, ale generalnie to się całkiem nieźle już tutaj dzieje. No i na zakończenie chciałem pokazać, jak dzisiaj wygląda ten właśnie backlog. Pierwszy raz w tym roku liczba zamkniętych ticketów przewyższyła liczbę otwartych. Więc to jest efekt, jesteśmy tam na dole, widać, minus 12, tak, czyli, proszę? 20. Aha, bo dzisiaj było minus 12, a na screenie, no 20, zgadza się. Ale w każdym razie jesteśmy na minusie i to jest dowód na to, że to wszystko, że to się opłaciło, czyli że to wprowadzenie DevOps faktycznie działa. No, w zasadzie już jest koniec czasu, więc może na jedno pytanie, jeżeli jest. Ile wam zajęła transformacja? Rok czasu. I to przez rok było wstrzymane? W zasadzie tak. No, nie tak całkowicie, no wiesz jak to jest, ale... Nie, wszystko jest w GitLabie. A do samego deploymentu używacie tylko Estepa? Nie, to był taki tu prosty, Ansible'a korzystamy i Dockerów, no dosyć złożony mechanizm. Okej, dobra, to w takim razie dzięki.